Dworzec kolejowy w Starym Sączu jest jednym z 16 budynków w Dolinie Popradu, jakie w najbliższym czasie przejdą gruntowną przebudowę. Prace remontowe ruszyły końcem kwietnia. Do tej pory wykonawca przeprowadził już prace rozbiórkowe w budynku dworca w Starym Sączu, pozostawiając fundamenty, ściany nośne i stropy. Zasypano również piwnice. Obecnie prowadzone są prace związane z izolacją fundamentów i roboty instalacyjne. Po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do budowy nowych ścian działowych. Sam wygląd dworca zmieni się niewiele, jego bryła będzie bowiem oparta na istniejących fundamentach. Budynek pozostanie parterowy, choć jak twierdzi inwestor, będzie nawiązywał do architektury wcześniejszego dworca, który uległ zniszczeniu. Zmianie ma ulec konstrukcja dachu oraz podział elewacji. Inny będzie też układ okien i wejście do budynku. Budynek ma zyskać nowoczesny wygląd dzięki przeszkleniom, bazaltowym tynkom i okładzinie drewnianej w części zegarowej. W trakcie ostatniej sesji Rady Miejskiej w Starym Sączu o remonty kolejowych budynków pytał radny Sławomir Szczepaniak. Chodzi dokładnie o zlokalizowany tuż obok dworca PKP budynek magazynowy. Tak, z boku jest budynek magazynowy, który jeszcze kilkadziesiąt lat temu służył PKP. No i on został po prostu jakoś tak niezapomniany, czy w jakiś sposób PKP nie zwróciło na niego uwagi. No i warto by było, aby tym budynkiem również się zainteresowało PKP. No i dlatego na ostatniej sesji Rady Miejskiej Starego Sącza zwróciłem się do pana burmistrza Starego Sącza jako gospodarza miasta, aby po prostu zwrócił się do rozmowy z PKP, co dalej z tym budynkiem, czy PKP zamierza w jakiś sposób podjąć działania, aby go wyremontować, czy w jakiś sposób zabezpieczyć, ponieważ estetyka tego budynku wymaga już takiego gruntownego remontu. I jak dodał radny, rozmowy na temat budynku magazynowego zlokalizowanego obok dworca kolejowego w Starym Sączu były podjęte już w ubiegłym roku przez burmistrza Jacka Lelka. Niestety wówczas nie przyniosły żadnej konkretnej odpowiedzi. Konkretów nie ma, ale teraz myślę, że gdy zaczął się rozbudowa dworca, więc warto by było rzeczywiście podjąć temat i ponownie porozmawiać już tak o konkretach, ponieważ wizytówka Starego Sącza, przyjeżdżają turyści do nas, mamy piękny dworzec, z drugiej strony mamy centrum pielgrzymowania Jana Pawła II. Gmina też będzie za niedługo remontować drogę przy dworcu PKP, a taki budynek magazynowy, który jest, trzeba by było się tym zainteresować. O plany kolei związane z magazynem zapytaliśmy więc u źródła, czyli w PKP SA. Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami poinformował nas, że budynek jest wynajmowany w chwili obecnej firmie zewnętrznej i PKP nie planuje jego remontu, tym bardziej, że rozważa sprzedaż.